Bardzo ważne jest, aby potencjalnych dawców, czyli kandydatur zgłoszonych do oddania szpiku, było jak najwięcej, dlatego że co druga osoba chora na białaczkę nie znajduje dla siebie dawcy. Rocznie w Polsce choruje około 10 tysięcy osób. Co druga osoba zakwalifikowana do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego tego dawcy nie znajduje. Jest ogromne zapotrzebowanie na dawców w stosunku do tych biorców. Stereotypowe myślenie o oddawaniu szpiku hamuje wiele osób, które chciałyby komuś pomóc, lecz boją się bólu związanego z procesem. Otóż okazuje się, że zabieg jest zupełnie bezbolesny. Są dwie metody oddawania komórek macierzystych bądź szpiku. Komórki macierzyste wyglądają bardzo podobnie jak oddawanie krwi. Jeżeli chodzi o pobieranie z talerza kości biodrowej, to jest zdecydowanie rzadsza metoda, poniżej 20%. Mniej, bo jesteśmy w pełnej narkozie, w ogólnej narkozie, nic nie czujemy, kompletnie nic. Osoby po przeszczepie dostają drugie życie. Wiele z nas nie zdaje sobie sprawy nawet z tego, jak wygląda przebieg choroby. Ja jestem chyba osobą, która najlepiej może powiedzieć, że warto się zarejestrować, ponieważ można uratować życie każdemu choremu, takiemu jak ja. Mnóstwo osób nie może, dużo osób nie może dotrwać do tego, żeby poczekać na swojego dawcę. Ponad 50% dawcy umiera. Ja czekałem krótko, bo od zachorowania do przeszczepu minął niecały rok. Więc dzięki Fundacji DKMS, która znalazła tego dawcę już jak byłem chory, udało się mi uratować. Doszedłem do takiego momentu, że nie mogłem wejść do mieszkania po schodach. Że każdy krok to był jak osiągnąć maraton, jak na wywroty brało, takie jest totalne zmęczenie. Mięśnie nie miały tlenu, żeby pracować. Wśród osób, które zachęcały do oddania szpiku, znalazły się takie po przeszczepie, jak i te, które zdecydowały się pomóc. Dlaczego? O tym opowiedział pan Piotr, który oddał szpik 6-letniemu chłopcu. Historia jest bardzo długa. 5 lat temu omal bym nie stracił brata. Były osoby, które go ratowały, więc stwierdziłem, że dzięki wdzięczności, pomocy, stwierdziłem, że też chcę pomagać, bo naprawdę warto i dzięki tym dwóm osobom mój brat żyje. Jest w jakim stanie takim jest, ale żyje, to jest najważniejsze, więc też chciałem pomóc, pomogłem 8 miesięcy temu, tak jak pani już tutaj wie. Oddawałem swój szpik w klinice w Gdańsku z kości talerza biodrowej. To są te dwa dołeczki, które posiada mężczyzna, kobieta, to są dwa małe wkucia, to tak naprawdę nic nie boli. Przebieg oddawania szpiku odbył się metodą bardziej inwazyjną, jednak nadal bezbolesną. Jestem już prawie 9 miesięcy po oddaniu. Moje wyniki są rewelacyjne. Oczywiście byłem badany w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. I tak naprawdę już tydzień po oddaniu mogłem oddawać krew. Wyniki były bardzo dobre. Nawet panie były zdziwione, że tak dobre wyniki. Ratując czyjeś życie, ma się poczucie spełnienia bardzo dobrego uczynku. Bliźniak genetyczny nigdy nie odchodzi w zapomnienie zarówno dla dawcy, jak i dla biorcy. Oddałem szpik dla 6-letniego chłopca z Lublina. Szpik był transportowany z kliniki w Gdańsku do Lublina. Dziękuję personelowi, który się mną opiekował. Pani Marcelinie Grabowskiej, rewelacyjna kobieta, pani tutaj Ani. Naprawdę warto. Będzie pan utrzymywał kontakt z 6-latkiem? Będę, na pewno, tylko czekamy jeszcze. Brakuje nam rok i 3 miesięcy. No ja wyrażam zgodę, wydaje mi się, że rodzina tak samo, więc jak się spotkamy, to chyba będę wujkiem do końca życia. Do rejestracji przystąpiło wiele osób, jednak nigdy nie będzie można powiedzieć, że to wystarczająco dużo, gdyż dawców wciąż brakuje. Rejestruje się bardzo dużo osób, co bardzo, bardzo nas cieszy. Szczerze powiedziawszy, przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Wczoraj to było ponad 150 osób, dzisiaj w przeciągu tak naprawdę 2 godzin jest ponad 100, więc jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i dumni, że szczecinianie tak chętnie zgłaszają się do tej, co by nie powiedzieć, bardzo szczytnej akcji. Stowarzyszenia i studenci medycyny zachęcają. Jeśli dziś dołączysz do walki z białaczką, jutro może okazać się, że to właśnie ty możesz uratować czyjeś życie. Jest to choroba, którą tak naprawdę my jako studenci medycyny bardzo często się spotykamy. Widzimy ludzi, którzy cierpią, a jednocześnie widzimy ludzi, którym naprawdę ten przeszczep szpiku pomaga. Tutaj podczas tej akcji mogliśmy się spotkać między innymi z dziećmi, z biorcami, którzy żyją dzięki właśnie takim przeszczepom. I wtedy chyba nie trzeba już żadnych innych pytań, dlaczego. Kiedy widzimy ich zdrowych, całkowicie zdrowych, no to już nie mamy wątpliwości, że dzisiaj powinniśmy być tutaj. Rejestracji można również dokonać, wchodząc na stronę internetową fundacji www.dkms.pl. Pamiętajmy, że decyzja o zarejestrowaniu się jako potencjalny dawca jest bardzo ważnym krokiem dającym nadzieję na nowe życie, dlatego nie podejmujmy jej pochopnie.
Jedno jest pewne, warto pomagać, to nic nie kosztuje, nie boli, a może uratować ludzkie życie.